Dwa dni temu walnęła Etna. Drodzy, jestem na tym placu katedralnym, o którym wam opowiadałem, że zmierzam w jego kierunku. Tutaj jest fontanna ze słoniem. Za chwilę wam o tym konkretnie opowiem, tylko mam pewien problem. Jeździ tam taka maszyna, która czyści ten plac. A z czego go czyści? Z pyłu wulkanicznego. Dlatego, że dwa dni temu walnęła Etna. I tutaj wszędzie po prostu był pył wulkaniczny. Więc znajdę jakieś miejsce, gdzie mnie będzie lepiej słychać i pokażę wam, jak to wygląda. To, co mamy tutaj, czyli niemal na samym środku tego placu, to jest tak zwana fontanna słonia. No i od razu każdy, kto odwiedził Rzym, też będzie miał takie trochę déjà vu, bo konstrukcja jest wzorowana na dziele Berniniego, znajdującego się właśnie tuż obok, moi drodzy, rzymskiego Panteonu. No i chciano tutaj, stawiając tą fontannę, ten monument, tak to nazwijmy, chciano tutaj nawiązać oczywiście do tej historii miasta, o której wam wspominałem, i miał ten monument być takim symbolem odrodzenia się Katanii. Natomiast ciekawostka, sam słoń jest stworzony z lawy wulkanicznej. No i na plecach, jak widzicie, wspiera go tak zwany egipski obelisk. Dalej, tam z kolei głębiej, jakbyśmy spojrzeli, już nie chcę chodzić, bo unikam, o, tam jest ta maszyna, więc staram się trzymać możliwie najdalej od niej. Tam na tym, to jest południowo-zachodnia część placu, mamy teraz latarnią zasłoniłem, mamy taką 19-wieczną fontannę. Ona się nazywa Amenano, jeżeli to dobrze mówię. I pod nią jest też fragment przepływającej pod miastem właśnie rzeki Amenano. Ja tam później chyba podejdę albo zdjęcie zrobię, żeby wam to pokazać. Albo właściwie to podejdę od razu, bo widzę, ta maszyna akurat jedzie w moją stronę, to z jednego ujęcia to zobaczycie. Po drugiej stronie z kolei, czyli tu, mamy ratusz. I tam jest też muzeum diecezjalne. I moi drodzy, tutaj jeszcze powinniśmy gdzieś znaleźć termy rzymskie, no ale to za chwilę. Natomiast teraz chcę wam pokazać właśnie to jedyne ujęcie rzeki, jakie jest, a jest ono, moi drodzy, tutaj. Także tak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy. W czasie zorientowałem się, że termy znajdują się pod placem. Nie wiem jeszcze, jak tam wejść, ale jak się dowiem, to na pewno wam to pokażę. Jeszcze jedna ciekawostka, to znaczy po drugiej stronie, czyli tam, mamy kościół świętej Agaty. Powiem wam tak, z zewnątrz nie zachwyca. W środku, na tyle, na ile się dowiedziałem, też nie zachwyca, ale można wejść, znowu jak pogodynka, o tu, można wejść na kopułę i jest to jeden z najlepszych podobno punktów widokowych w całym mieście, więc spróbujemy się tam dostać. Jak już tam będę, to opowiem wam też w ogóle o samym kulcie świętej Agaty i jakie ono ma znaczenie dla Sycylii, ale to za chwilę. Na razie uciekamy przed tą maszyną, co czyści. O, tą. Moi drodzy, tak. Do kościoła da się wejść. Za wejście na kopułę liczyli sobie 5 euro, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ale mówiłem, że opowiem wam o świętej Agacie. Otóż Święta Agata jest patronką Sycylii i każdego roku między 2 a 5 lutego w całym mieście są bardzo huczne
festyny właśnie ku jej czci, z racji tego, że jest tą patronką, więc jest to taka ciekawostka. A tutaj zaraz obok placu mamy coś takiego. Także tak to wygląda. I co? I szukamy dalej czegoś ciekawego. Na razie. Ja mi przypomniał jeszcze o tych śmieciach, o których wam mówiłem. Otóż, no jak wiecie, z czym nam się kojarzy Sycylia? No z Włochami, ale oczywiście kojarzy się z mafią. Z Cosa Nostrą, czyli tak zwanymi przyjaciółmi przyjaciół. Jak to było pięknie napisane u Mario Puzo. Kto czytał, ten wie. Są trzy części. No każdy kojarzy tylko Ojca Chrzestnego. Ale jest jeszcze druga część pod tytułem Sycylijczyk i trzecia część pod tytułem Omerta. To tak, taka dygresja. Natomiast jeżeli już jesteśmy właśnie przy przyjaciołach przyjaciół, sprawują oni pieczę nad wieloma rzeczami w mieście, czy na wyspie i nie tylko na wyspie, ale między innymi nad śmieciami, dlatego że śmieci to jest zajebisty biznes. Więc tak. Miastu zaproponowali, że oni mogą odbierać te śmieci, czytajcie, no firmy, które oni prowadzą, że te śmieci będziemy odbierać, ale dali zaporowe ceny. No więc miasto chciało wziąć konkurencję, więc oni zastraszyli konkurencję i problem ze śmieciami na Sycylii nie jest rozwiązany, co widać właściwie na każdym kroku. No ale tak sobie to poukładali. No i tak żyją. To tak tytułem ciekawostki, jeśli chodzi o śmiecie na Sycylii. Tak to wygląda. Moi drodzy, doszedłem do klasztoru, czy kościoła. Dawniej klasztoru, później kościoła, teraz uniwersytetu, ale klasztoru świętego Mikołaja. Zobaczcie sobie, jak to wygląda od środka. Wchodzimy. Ogólnie ten klasztor był jednym z najważniejszych zabytków Katanii. Był to też dawny klasztor benedyktynów i gdzieś do niego tu, o tam, przylega kościół świętego Mikołaja. Początki tego klasztoru, moi drodzy, sięgają drugiej połowy XVI wieku naszej ery. Z ciekawostek, to po czym idziemy, to jest stara droga rzymska, która do dzisiaj tutaj została specjalnie zostawiona. Głupoty gadam, tu jest ta droga. Ale co, wszyscy się wkręciliście, że tutaj, nie? No gdzie z takich kamienic? To jest stara droga rzymska. I z tej strony na tą stronę, specjalnie zostawiona, żeby było widać. No i faktycznie, no jak się z takich głazów buduje, no to zobaczcie, 1000 lat czy 2000 i to działa. Niemniej, pierwotnie ten klasztor, moi drodzy, ucierpiał podczas trzęsienia ziemi. No i później został odbudowany w stylu barokowym jako jeden z największych w Europie. I od 2002 roku jest wpisany na listę UNESCO. Z ciekawostek, tak jak powiedziałem, jest tutaj uniwersytet, więc można też spokojnie tam wejść i to sobie pozwiedzać. Są też jeszcze podobno wewnętrzne dziedzińce, więc zobaczymy zaraz, jak to wygląda. I biblioteka, która jest otwarta do 13. Także zobaczymy. O, i tu, nie, no tu muszę wam przełączyć z powrotem. Sorry, no widzicie, dlatego nie pokazuję swojej gęby, jak opowiadam. Tylko wszedłem do środka i moim oczom już ukazało się coś takiego. Dla historyków sztuki, no, barokowa perełka. Chcąc, nie chcąc, tutaj mamy rzut z góry, jak to wygląda. Z założenia. Wejście na dziedziniec zamknięte. Ale można rzucić okiem. Idziemy po schodach na górę. I tutaj już się nauczyłem, że jednym telefonem robię zdjęcia, a drugim nagrywam.
bo później mam problemy przy zgrywaniu materiału. Ale powiem wam, że te płaskorzeźby mega. O, i tu można wyjść. Także idę na drugą stronę. Mamy rzut z góry na ten dziedziniec. Całkiem spoko. Także tak, kochani. Wyszliśmy z kościoła, z klasztoru benedyktynów i jesteśmy w kościele Mikołaja. Robi wrażenie, w sensie te złote, nie wiem jak to nazwać, po bokach. No i spory jest, trzeba przyznać, że jest spory. Ale nie jest już tak bogato zdobiony jak no, wiele innych kościołów, które mieliście okazję ze mną oglądać. Natomiast to, co na pewno zasługuje na uwagę, to to, że organy są z przodu. Normalnie mielibyśmy je gdzieś tutaj, a zostały umieszczone centralnie z przodu, więc to taka ciekawostka. Żadnych fresków. A jak dla mnie, powiem wam, że jak dla mnie, to okej, że no właśnie chciałem powiedzieć, że kościół nie kipi od złota. Nie no, to jest drewno pomalowane, ale urządzone tak nawet skromnie. No i to ma sens, że przynajmniej ta kasa nie idzie nie wiadomo na co, tak? Znaczy, no właśnie, że być może faktycznie nie tylko sobie dogadzają, nie? Także tak. Maski można zdjąć i idziemy dalej.